Marcin Nowakowski, Tarnogórzanin, wraz z żoną i trójką dzieci od 8 lat mieszka w Rotterdamie. Wiem, że uważnie śledzisz to, co jest pokazywane w polskiej telewizji, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Jak w porównaniu z Polską wygląda sytuacja w Holandii? Witajcie, cześć. No, przede wszystkim jest może troszeczkę wizualnie mniej, tak by się wydawało, zaostrzeń. W każdym razie również są pozamykane wszystkie małe punkty usługowe. Wszystkie punkty takiej użyteczności, w którym jest bezpośredni kontakt klienta. Duże firmy oczywiście wprowadziły również restrykcje związane by nie było tego bezpośrednio kontaktu z klientem, jeśli są to firmy jakieś usługowe, związane z warsztatami samochodowymi lub różne inne. Sklepy wielobranżowe i sklepy takie wielopowierzchniowe mają oczywiście ograniczenia, jak wpuszczanie do środka w danym momencie również po dwóch czy po pięciu klientów. To samo jest, jeśli chodzi o polskie sklepy, te małe spożywcze działające tutaj. Dezynfekcja wózków, no i to i przy każdym, w każdym sklepie są powstawiane takie automaty, w których można pobrać płyn do dezynfekcji rąk i ewentualnie umycie ich tam, tak? Znaczy umycie, dezynfekcja rąk poprzez płyn, może tak. Jeśli chodzi o zaostrzenia związane z parkami, nie ma tu takiego bezpośredniego zakazu wychodzenia. W każdym bądź razie nie może być więcej niż trzy osoby razem, jeśli nie jest to rodzina. I nawet te osoby, tym bardziej jeśli to nie jest rodzina, muszą być w odległości od siebie 1,5 metra. Jest to w ten sposób przestrzegane, że od czasu do czasu w parku pojawiają się radiowozy, które po prostu jeżdżą faktycznie i sprawdzają takie rzeczy. Jeśli chodzi o takie główne zaostrzenia, jeśli chodzi o zaostrzenia związane ze szkołą, no to wiadomo, szkoły są pozamykane, lekcje odbywają się online. Jest to bardzo podobnie jak w Polsce. I większość, wydaje mi się, dużo Polaków stosuje się bardziej do tych zaostrzeń, które są w Polsce, niż te, które są podawane tutaj dla profilaktyki i dla własnego bezpieczeństwa. Czy wprowadzono równie dotkliwe kary jak w Polsce? Kary są, z karami, o których słyszałem, jest to kara w wysokości 400 euro za złamanie na przykład bliskiego kontaktu. Jest, w dniu wczorajszym słyszałem o takim przypadku, że taka kara została tu komuś, jakiejś osobie znajomej nałożona faktycznie, przebywali między sobą, przechodzili gdzieś ulicą, nie byli rodziną i nie szli w odległości 1,5 metra, dostali w tym momencie karę 400 euro. Można powiedzieć, że Holendrzy bardzo mocno się do tego stosują, czyli każde słowo mówione w telewizji przez premiera jest odbierane dosyć dosłownie, więc jeśli mówi proszę witać się łokciem czy stopą, jest to witanie się łokciem i stopą. Jeśli chodzi o mijanie się, również jest powiedziane, żeby na ulicach ustępować osobom, tak by zawsze był ta odległość 1,5 metra zachowana. I to się też również dzieje. Wiesz co, zastanawia mnie bardzo wysoka śmiertelność w Holandii, tak by przynajmniej wynikało z danych. Na ostatnie dane, jakie znalazłem, to jest 25,5 tysiąca zakażonych i ponad 2700 osób ofiar śmiertelnych. Tak szybko licząc, to jest ponad 10%. Natomiast w Polsce na 6674 zakażonych zarejestrowano 232 ofiary śmiertelne. Czyli ta śmiertelność w Polsce byłaby trzykrotnie niższa niż w Holandii. Z czego to wynika? Czy to jest kwestia dostępności do testów i Holendrzy nie rejestrują wielu zakażeń? Czy też to jest takie eksperymentowanie z odpornością stadną i skutkiem której no, jest wysoka śmiertelność osób o obniżonej odporności organizmu? Tak, jeśli chodzi o obostrzenia, tak to wygląda, że jeśli dobrze śledziłem, to Polska jest o jakiś tydzień później, jeśli chodzi o pierwszy przypadek zakażenia.
względem Holandii. Co ciekawe, w Polsce te obostrzenia były bardzo restrykcyjne i od razu wprowadzone. W Holandii trwało to. W początkowej fazie powiem szczerze, że wielu obywateli Holandii w pracy czy gdzieś, myśmy już się stosowali do tych polskich zaostrzeń. Będąc w Holandii, stosowaliśmy tą profilaktykę w pracy, wobec rodziny, proste po prostu rzeczy, żeby je robić. Na tamten czas bardzo często wywoływało to uśmiech, wręcz chichot moich kolegów Holendrów. I spowodowało to, że w pierwszym okresie była bardzo duża zachorowalność ludzi młodych. Szkoły jeszcze przez następne 2 tygodnie były pootwierane, więc wielu rodziców podjęło już decyzję o tym, że samoistnie przestanie posyłać dzieci do szkoły. Również u mojej córki w szkole były 2 przypadki zakażenia przez rodziców, co może pokazać. Rodzice wrócili tam z Włoszech po feriach. Niestety, w jaki sposób się to stało, że nie powiadomili szkoły o tym, że byli w tych Włoszech, tylko na drugi dzień normalnie posłali dzieciaki. A okazało się, że rodzice są zarażeni, więc dzieciaki po 3 dniach chodzenia do szkoły przestały chodzić. Szkoła wciąż była jeszcze 2 tygodnie. Niestety nie udzielono nam informacji, dostaliśmy tylko maila, że taka sytuacja była. Nie wiemy, czy te dzieci kogoś więcej zaraziły, czy nie, ale to pokazuje jednak, że prawdopodobnie próbowano wprowadzić taką grupową odporność, ale w bardzo szybkim trybie był przyrost dzieci i młodzieży zarażonej, również osób starszych, i po tym premier tutaj Holandii wydał oświadczenie, że szkoły zostają zamykane, doszły kolejne zaostrzenia, no i w tym momencie zaczęli dopiero walczyć tak naprawdę i stosować pełną profilaktykę, czyli to, z czego się z nas śmiano, nagle się okazało, że robią to samo, tylko troszeczkę później. A powiedz, jak jest z dostępnością do testów? To jest taki temat, który budzi emocje w Polsce. Tak, tak. Dostępność do testów. No, jest to, z tego co czytam, co słyszę, jest to w zasadzie chyba na tej samej zasadzie jak w Polsce. Nie każdy jest przebadany w Holandii. Trzeba naprawdę mieć wszystkie dokładnie symptomy, by zostać zakwalifikowanym do testu lub mieć kontakt bezpośredni z osobą naprawdę potwierdzoną, że jest zarażoną. Do szpitala tutaj na badania czy tam na pobyt trafia się dopiero w momencie, kiedy jest stan zagrożenia życia lub ma się wszystkie możliwe objawy koronawirusa, czyli od gorączki, poduszności, wszystko. Wtedy człowiek dopiero trafia i być może tu jest wzgląd na tą wysoką umieralność. Mam wrażenie, być może zbyt dużo, nie chcę tu być żadnym ekspertem, ale być może zbyt dużo osób trafia zbyt późno do placówek na leczenie. Jest w tej chwili 8 tysięcy osób, 8,5 tysiąca osób hospitalizowanych na dzień dzisiejszy, z czego na 26 tysięcy przypadków wykrytych, gdzie sam mogę powiedzieć, że przechodziłem jakieś objawy i do dziś nie jest stwierdzone. Naprawdę to nie było nic, co do tej pory przechodziłem, było ciężko i nie zostałem podjęty żadną kwarantannę, sam musiałem przeprowadzić na zalecenie lekarza rodzinnego, który wydał mi to wszystko oświadczenie przez telefon i mam kontakt z co najmniej 5 osób, które mogą potwierdzić, że również ich stan był jeszcze cięższy od mojego, również nie wykonano im żadnych testów i mieli się do ustąpienia objawów nie pojawiać w pracy, a po ustąpieniu objawów jeszcze przeczekać co najmniej 24 godziny i dopiero wtedy ewentualnie iść do pracy. Gdyby stan się pogorszył, wtedy mieli dzwonić ponownie do lekarza rodzinnego o dalsze wskazówki. Jak wygląda wsparcie państwa dla przedsiębiorców tutaj w tej sytuacji epidemii? W tej chwili bardzo dużo firm, to się w Holandii nazywa ZZP, to są jednoosobowe firmy i można powiedzieć, że w ostatnich 2 latach był bardzo duży przyrost, jeśli chodzi o właśnie Polaków, którzy zdecydowali się na otwarcie takich firm. Dzięki temu mieli na pewno lepsze warunki płacy. No i byli sami sobie szefami, z tym, że powoduje to, że bardzo często brali kredyty i bardzo często brali kredyty również na samochody. Czy tam brali samochody w leasingi. W tej chwili jest taka
pomoc w wysokości 1500, jedynie bym powiedział 1500 euro na opłacenie jakichś płatności związanych z firmą. Trzeba to oczywiście udokumentować, że ma się w danym momencie stratę, że nie było możliwości podjęcia pracy lub ta praca nie było jej ze względu przykładowo na zachorowanie. W tym momencie jest to 1500 euro. Oprócz tego można się starać, ale również trzeba to udowodnić, że nie ma możliwości opłacić z rzeczy związanych czy z hipoteką. Gmina Hemente, taki urząd miasta, wspomaga ewentualnie w opłaceniu, w pomocy opłacenia hipoteki lub mediów, ale to tak jak mówię, jest to indywidualnie rozpatrywane i trzeba składać wnioski. Nie mam możliwości potwierdzenia, jak to wygląda w tej chwili w praktyce. Jeśli chodzi o te dodatki 1500, wnioski również dopiero się składa od jakichś dwóch tygodni chyba bodajże, czy trzech, więc nie znam jeszcze nikogo, kto by już konkretnie te pieniądze otrzymywał. Wiem, że jesteś prezesem Fundacji Darzyć Uśmiechem. Prowadzicie działalność charytatywną i w tej chwili czym się zajmujecie? Czy wielu Polaków pracujących w Holandii znalazło się w takiej sytuacji, że potrzebują waszej pomocy? Tak, my jako fundacja stanęliśmy, próbujemy sprostać temu, co się dzieje. Myśmy zatrzymali wszystkie nasze dotychczasowe projekty, które mieliśmy aż do września. I w tej chwili bardzo się skupiamy na tym, co naprawdę możemy zrobić. Zbliżyliśmy się również do innych fundacji holenderskich i polskich. Również do mamy kontakt z osobami z gminy Hemente, czyli z Urzędu Miasta, gdzie tam próbujemy uzyskać i dostajemy informacje, w czym jako fundacja moglibyśmy w danym momencie pomóc na przykład imigrantom polskim. My z naszej strony działamy tam, gdzie słyszymy. W tej chwili jest bardzo dużo osób, które niejednokrotnie straciły lub stracą pracę, ponieważ czasem wraz z partnerem pracują w jednym tak zwanym Eisenbiurze, które niestety w tej chwili, że gospodarka holenderska opiera się na magazynowaniu, na kwiatach, akurat Rotterdam to jest miasto portowe, bardzo dużo ta gospodarka również stanęła. I tak naprawdę ci ludzie tracą pracę. W pierwszej kolejności są niestety umowy zrywane z Polakami, ponieważ to jest z pewnych informacji pewnych wzięte, że praca musi być po prostu dla Holendrów. I tak to wygląda, więc automatycznie Eisenbiura wstrzymują swoją działalność, wyrzucając czy tam zwalniając, nie podpisując kolejnych kontraktów dla Polaków. Te kontrakty są czasami tygodniowe, miesięczne, krótkie. Powoduje to, że ci ludzie mają, chcąc przetrwać, nie mogąc wracać do Polski, mamy już o tym sygnały, że ci ludzie bardzo często trafiają niestety na ulicę lub w jakieś miejsca, w jakieś przytułki i my jako fundacja staramy się takie osoby w tej chwili wychwytywać i z naszej strony ofiarować każdą pomoc, od drobnej pomocy jakiejś finansowej po pomoc typowo związaną z usługami jakimiś tam prawniczymi czy tam księgowymi, by pozamykać, pozałatwiać sprawy, które nad nimi wiszą, bo niekiedy to się urywa z dnia na dzień u nich wszystko. Tak to wygląda u nas. Często zdarza się, że ci ludzie niestety po prostu rozmawiają tylko w języku polskim, więc to jest dla nich wielka trudność. Oprócz tego bardzo dużo przekierowaliśmy naszej energii na zdobycie materiałów w tej chwili z Polski, mówię tu o bawełnie, o flizelinie, by z tego dla Polaków, którzy w tej chwili potrzebują i dla osób bezdomnych pochodzenia i polskiego, ale również z krajów innych europejskich, tych osób, które nie mogą otrzymywać, inne zaprzyjaźnione fundacje szyją maseczki. My również do tego dołączyliśmy i tak jak mówię, my mamy możliwości sprowadzenia tego, ponieważ w Holandii no jest to dosyć już ograniczony, deficytowy towar, w którym z tygodnia na tydzień no niestety ceny rosną w ekspresowym tempie. Także tyle na tą chwilę robimy. No i na pewno pomagamy również w różnych spotkaniach grup, które do tej pory spotykały się ze sobą i bardzo im to pomagało w różnych tam sytuacjach. Tu nie chcę wchodzić w szczegóły. My jako fundacja również użyczamy naszych serwerów, by móc w tym trudnym czasie móc tych ludzi ze sobą łączyć.
Szczególnie, że dołączają kolejne nowe osoby, gdzie wiąże się to również później przy naszym udziale z pomocą, z próbą pomocy psychologicznej. I tyle na tą chwilę. Tak jak mówię, jesteśmy otwarci, gdyż gmina Chemente sama dokładnie w tej chwili analizuje wszystkie możliwości i to, co się będzie działo. Więc my jako fundacja mamy już u nich zgłoszenie, jesteśmy gotowi podjąć kolejne wyzwania, by Polakom, w szczególności tutaj, pomagać w każdym możliwym kontekście. Fajnie, dziękuję bardzo za rozmowę, mimo tych problemów z połączeniem. Życzę powodzenia w działalności fundacji, no przede wszystkim zdrowia Tobie i rodzinie. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, cześć, cześć. Dzięki, cześć.